bardzo obfite rozmowy i takie wyczerpujące były pytania, były odpowiedzi z mojej strony. Jestem zadowolony, że tutaj mogę po raz kolejny przyjechać na ziemię śląską i spotkać się ze wszystkimi działaczami. Bardzo się cieszę, że prezes odwiedził Śląski Związek Piłki Nożnej, porozmawiał z działaczami, prezydentami, przedstawił, jak to wszystko wygląda w Polskim Związku Piłki Nożnej. I Zabrze czy się za 2000. No, stadion, który odwiedziłem, to dopiero jest w budowie. Myślę, że tam za pół roku pewnie będzie końcówka, ale bardzo piękny obiekt, bo obiekt połączony z halą widowiskową, także robi wrażenie. Bardzo się cieszę, że pan Cezary Kulesza, prezes PZPN-u, znalazł czas, aby przyjechać i odwiedzić ten obiekt. Wprawdzie on jeszcze jest w trakcie realizacji, ale to będzie ta możliwość wizualizacji tego, co tutaj nas będzie czekało już niedługo, bo po mniej więcej w środku tego roku będziemy kończyli inwestycje, rozpoczniemy odbiory, no i całą infrastrukturę zewnętrzną również musimy wybudować, więc mam nadzieję, że ten obiekt w pełni będzie funkcjonował już na wiosnę 2025 roku. A w Zabrzu też oglądałem ten stadion, jest ta środkowa trybuna dobudowana, więc to będzie też przepiękny stadion, bardzo duży, bo bodajże na 32 tysiące, także oby tylko tyle kibiców było, tego życzę Górnikowi Zabrze. Myślę, że to są najsympatyczniejsze spotkania. Myślę, że gościć pana prezesa na stadionie Górnika Zabrze to bardzo, bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Bardzo fajne spotkanie, merytoryczne. Poruszyliśmy wiele kwestii związanych z piłką nożną, w tym przede wszystkim z śląską piłką nożną oraz możliwością gry reprezentacji zarówno młodzieżowej, jak i pierwszej na naszym stadionie śląskim. Myślę, że na pewno to było owocne lata z wieloma projektami, które zostały zrealizowane. Część jeszcze jest w trakcie i myślę, że jeszcze przed nami bardzo wiele. Oczywiście wiele sukcesów i sportowych, ale też organizacyjnych.